Zapraszam. Dzisiaj interwał, czyli coś dynamicznego, mocnego. Ćwiczymy w tempie naprzemiennym, raz wolniej, raz szybciej, co daje nam efekt fajnego spalania w trakcie treningu i spalania potreningowego. Na zmęczenie działamy. Zaczniemy od rozgrzewki. Zapraszam. Ja nazywam się Dorota Smoluk, a to jest Kobiece Studio Treningu. Dziś ćwiczymy razem. Zacznijmy od lekkiego truchtu, takiego marszu. Pamiętaj, żeby ćwiczyć w swoich zakresach ruchu, czyli ćwiczysz tyle, ile możesz. Jeżeli czujesz ból, dyskomfort, albo puls był gdzieś w uszach, zamiast tu, to trzeba troszeczkę zwolnić. Rozgrzewamy całe ciało, przygotowujemy się intensywnie do wysiłku, krążenie ramion w tył. No tak, już się trochę zmęczymy. Do przodu. Super. Skłony do boku. W drugą stronę. Otwórz klatkę piersiową szeroko. Luźno opuść barki, nie spinaj, delikatnie ugnij ręce w łokciach. Zatem fajnie by było spiąć pośladki, czyli docisnąć pośladek do pośladka. Przenieś ciężar ciała z nogi na nogę i otwieraj klatkę piersiową. Super. Jest troszkę zmęczenie? Jeszcze nie, chyba. Może. Połóż ręce na biodrach i kopnij piętą w pośladek. Raz prawą, raz lewą. Przenieś ciężar ciała z nogi na nogę. I kopnijcie. Najpierw przenosisz ciężar, a później kopiesz. Wciągnij jeszcze łokcie do tyłu. Tu tak za bardzo nie skupię się na technice, a bardziej na tym, żeby się trochę zmęczyć, nie? Przygotuj organizm do wysiłku. Super, super, super. Jeszcze mięciutki drobcik. Zrobimy boks do przodu. Plecki proste. Delikatnie spięte mięśnie brzucha. Boksujemy. Wzrok skierowany przed siebie. Trzy. Dwa. I jeden. Połóż ręce na biodra. Obszerny ruch biodrami, duże koła, szerokie. Stopy mam rozstawione szerzej niż biodra po raz kolejny. Super. I w drugą stronę. To fajnie by było przyblokować górę, czyli nie robić pełnych obrotów, ale jest to aż takie istotne. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Odbić kolano do boku. Czyli podnieś do góry i daj do tyłu. Ręce możesz opuścić luźno albo położyć sobie na biodrach. Kolano, to ono wyznacza ruch. Górę i do boku. Hop. Góra i bok. I druga noga. Góra i bok. Staramy się stawiać tą nogę spokojnie, po cichu. Możesz ręce opuścić, pomóc sobie złapać równowagę. Zawsze też podczas ćwiczeń można chwycić się ściany, albo krzesełka, albo czegokolwiek innego, co Ci pomoże utrzymać równowagę. Podnieś kolano do góry, raz prawe, raz lewe. Trzymaj plecy proste. Jeszcze chwilę. Super. Zrób teraz takie kopnięcie, czyli najpierw podnieś lekko nogę do góry i luźnym ruchem stopa do przodu. Dwa. Teraz prawa noga. A raz lewa. Ciężar ciała na jedną nogę. I kopnięcie. Staraj się utrzymać równowagę. Ale pamiętaj, że zawsze możesz sobie pomóc. Trzy. Dwa. I jeden. No i jeszcze stopy, palce stóp. Palcami rysujemy koło. Duże, szerokie. To palce rysują koło temu nogi.
rozluźniamy. Garstki na sam koniec. Mam nadzieję, że masz wodę, bo dzisiaj się przyda. Teraz powiedz znowu moment, żeby napić się wokół wody. Ja włączam na stację. Zaczynamy od truścików, czyli lekki bieg w miejscu. Pamiętaj, żeby dostosować tempo ćwiczeń do swoich możliwości. Czyli jak to jest dla Ciebie za trudne, to sobie maszerujesz, trzymaj plecy prosto i mocno pracuj rękami. A jak możesz, no to dawaj, biegniemy. To takie prawie szybkie nóżki, ale nie do końca. Będziemy ćwiczyć przez 30 sekund. Trzymamy to tempo. I teraz dla Ciebie jest moment oddechu, a ja tłumaczę drugie ćwiczenie. Jest seria wolniejsza. Otwieramy klatkę piersiową i wspięcie na palce. Plecy proste, szeroko i jedziemy. Hop. I wspięcie. Oddychaj, wdech i wydech. Zatrzymaj 2-3 sekundki i spokojnie w dół. Szeroko. Otwieraj klatkę piersiową. Szykujemy się do następnego szybkiego. Czyli teraz zrobimy dotknięcie dłoni do stopy. Mam oddech. Dotknij do wewnętrznej części stopy. Przeciwna ręka może iść lekko do góry, do boku. Chodzi o to, żeby kolano poszło na zewnątrz. Żeby był ten skłon. Rozstaw stopy szerzej. Jedziemy. Hop. Jak możesz, to rób to w szybkim tempie. W swoim szybkim tempie. Trzymaj. Ręka do boku. Może być do góry, jeżeli Ci wygodnie. Może być lekko w tył. Kolana na zewnątrz. Do stopy. Do stopy. Do podeszwy. Maj. Lekko spięte mięśnie brzucha. Rozluźniamy. Z tych wolniejszych takich ćwiczeń robimy teraz takie spięcie na palce. Ręce idą w tył. Czyli otwieram klatkę piersiową. Spokojnie. Pięcie i tył. Hop. Wdech i wydech. Wdech nosem, wydech ustami. Widzisz, teraz jest ten moment, kiedy jest wolniej, spokojniej. Dlatego ten następny musi być taki szybki. Żeby ten puls poszedł raz do góry, a zaraz delikatnie opadł. Teraz się skup. Będzie stopa, stopa, kolano, kolano, stopa, stopa, kolano, kolano, nie? Stopa, stopa, kolano, kolano, w tempie szybkim. Stopa, stopa, kolano, kolano, hop, hop, kolano, kolano. Jak dwa kolana albo dwie stopy, to nic, spokojnie, nic się nie dzieje. Wykroku i robimy spięcie na palce. Jedna noga do przodu, ręce do przodu. Trzymaj. Spróbujemy. Spokojnie opuszczaj. Wdech i wydech. Palce śródstopie i pięta.
pięta do góry, pięta do dołu. Hop. Oczywiście możesz troszkę szybciej, ale tak, żebyś trochę odpoczywała. Super. Trzymaj. Spokojnie. No i teraz uwaga, stajemy dosyć szeroko. Jest przysiad i taki bok do boku. Przysiad takim ruchem do dołu i góra. To może być boks, może być ręka wyciągnięta do boku, jak Cię wygodni. Jedziemy, hop, hop, mocno popatrzymy, wyciągnięcie do boku, daleko, hop, do góry. Jak nie możesz daleko w tył, to tylko lekko zejdź w dół. A jak możesz, to dawaj nisko. Jest moc. O kurczę. Druga stopa, czyli druga noga. Do przodu. Spokojnie. Przód i tył. Wdech. I wydech. No i ja już czuję serce tam, gdzie trzeba, ale mocno. Wdech i wydech. Góra i dół. Hop. Wspięcie, zatrzymaj sobie 3 sekundki i spokojny dół. Szybkie nóżki z boks do przodu. Mocno. Jeszcze nie, jeszcze chwilę, bo odpoczywacie. Czyli jeszcze raz, z nogi na nogę, szybko i króciutki boks do przodu. Go, jedziemy. Mocno. Jak to jest za ciężko, to sobie maszeruj, a daj boks do przodu. Albo same szybkie nóżki. Dawaj, próbujemy. Trzymaj. Czas szybko minie. Damy radę. Nie za wysoko ręce, plecy prosto, spięty poślad, krótki krok, trzymaj to. Dobra, jeszcze jedna wolna i szybka, potem odpoczniemy. Wstań szeroko i teraz zrób spięcie na palce. Ręce pójdą góra i dół, góra i dół. Nogi, kolana, nogi proste w kolanach. Wdech i wydech. Wdech, wydech. Oderwij pięty, zrób spięcie. Odpoczywaj jeszcze chwilę. Robimy dwa pajace odstawiane i dwa z podskokiem. Dwa odstawiane i dwa z podskokiem. Jak nie możesz z podskokiem, to same odstawiane, a jak masz jeszcze energię, to dalej. Robić same podskoki. Dwóch tempo dla siebie. Takie na zmęczenie. Super. I robimy dłuższą przerwę. Napij się wody, a potem zrobimy jeszcze raz.
odpoczęłyśmy, jedziemy. Dłoń do stopy, szeroko. Hop, hop. Dłoń w górę. Stopa. Mocno, szeroko. Dawaj rękę do góry. Szeroko, wysoko. Super. Kopnij, kopnij. Trzymaj. Jesteśmy w połowie. Jeszcze chwilę. Teraz w wolniejszej serii. Odstawiamy nogi do tyłu. Lekko schodzimy w dół. I robimy sobie pracę ramion przód tył. Lekko tę nogę do tyłu. Odstaw do tyłu. Jak możesz, to ugnij nogę w kolanie. I luźnym ruchem pracuj rękami do przodu i do tyłu. Zwróć uwagę na kolano to, żeby ono nie wyjechało tam do przodu. Spokojnie. No, no, to jest ta wolniejsza seria. O. Pięknie. Ale jest fajne zmęczenie. Super. Rozluźniamy, łączymy. Stopa, stopa, kolano, kolano. Wdech, wydech, uwaga, zaczynamy. Stopa, 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 kolano, kolano, stopa. Oho, nie stopy, ale to nic. Nawet jak wychodzą ci dwa kolana, dwie stopy, to też jest ok. Nie przerywaj. Ciągnij. Dawaj. Trzymamy. Jeszcze. Wow, 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 wow. Będziemy robić wykrok teraz na drugą nogę do tyłu. Na spokojnie. Pamiętaj, żeby dać krok do tyłu, nie wysuwać kolana, albo zostajesz w tej pozycji. A jak chcesz troszkę trudniej, leć niżej. I ręce idą przód tył. Oddychaj sobie. Wdech i wydech. Jak ta pozycja jest za trudna, to po prostu stań w rozkroku. I zrób odmach rąk do góry i do dołu. Góra i dół. A jak możesz, no to dalej. Mam nadzieję, że już czujesz fajne zmęczenie. Szybkie nóżki, szybkie nóżki, szerokie, szybkie nóżki. Z nogi na nogę. Lekko się pochyl. Możesz zapracować rękami do przodu. Jedziemy. Wspinaj brzuch pośladek. Stopa, popatrz, leciutko tych odrywam stopy od podłogi, nie? To jest takie przenoszenie. Z nogi na nogę. Dawaj, dawaj. Dociskamy to tempo. Trzymaj. Ajajaj. Trzymamy, trzymamy. Możesz maszerować. Daj do końca. O, stajemy w rozkroku. Kolana na zewnątrz, przy tym szczerbę teraz. Dłonie szeroko. I tutaj sobie kłapiamy palcami. Raz prawej nogi, raz lewej. Kupa lekko w tył. Jedziemy. Prawa, lewa. Tu bioderkami możesz zrzucić na boki. Albo zablokować. Jak ci wygodnie. Prawa, lewa. I znowu czujesz dyskomfort, bo za mocno wyjechałeś do przodu. Podaj wyżej. I zapracuj palcami stóp. Super. W dół. Ja próbuję troszkę trudniej. Mogę odpoczywać. Pajace. Hop, hop. I wraz pod skokiem. No też już potrzebuję odpoczynku. Uwaga, jedziemy.
Go. Hop. Dwa. Raz i dwa. Hop. Hop. Raz. Dwa. Hop. I hop. Raz. Dwa. Pamiętaj, że zawsze możesz sobie zrobić same pajace. Chodzone. Albo same z podskokiem. Dostosuj tempo do siebie. Jeszcze. Hop. Odpoczywamy. Luzik. Rozkroku. Będziemy delikatnie przenosić ciężar ciała z nogi na nogę. Jedziemy do boku. Hop. I wystarczy dłoń raz prawą, raz lewą. Tak jakbyś chciała sięgnąć daleko do boku. Możesz popatrzeć za dłonią. Wyciągaj. Pupa poszła lekko w tył. Jedna noga prosta, jedna ugięta. Sięgaj daleko. Do boku. Przenoś ciężar ciała. Z nogi na nogę. Dawaj spokojnym rytmem. Odpocznij. Jeszcze ciężkie zadanie. No i teraz robimy sobie jeszcze jedne szybkie nóżki. Ale teraz zrobimy sobie takie szeroko-wąsko. Jak to Ci nie będzie wychodzić, to po prostu biegnij na zmęczenie. Jedziemy szeroko i wąsko. Raz szeroko, raz wąsko. Tu się skup bardziej na tempie tego ćwiczenia, żeby ono było dynamiczne, takie, nie? Szybkie. Nie musi być daleko. Szeroko to jest tylko troszkę szerzej niż biodra. Trzymaj. Super. Dajemy, dajemy do końca. Możesz maszerować. Trzymaj to. Rozluźnij. Przenieś teraz. Będziemy przenosić ciężar ciała z nogi na nogę. Z podmachem ramion do góry. Hop. I hop. Raz prawa. Się wyciągnąć ciało i oderwać nogę. No i oczywiście to jest moment, żeby złapać oddech. Jeszcze tylko jedna szybka zmiana przed nami. Teraz możesz sobie wybrać to, co Ci się podobało najbardziej. Szybkie nóżki, przysiad, boks, cokolwiek, albo szybki marsz, żeby już docisnąć, wycisnąć resztki tego, co się da. Teraz odpoczywamy. No ja chyba wybiorę sobie szybkie nóżki, ale Ty masz dowolność. Ostatnie, mocno. Jedziemy. Krótko, szybko. Z nogi na nogę, delikatnie spięty pośladek. Lekko pod pochylony tułów. Mocno, mocno, mocno. Trzymamy to. Ostatni. Dawaj, wyciskaj, co tam jeszcze masz. Typiemy, a co? Niech tam wszyscy słyszą. Dawaj, dawaj. Z nogi na nogę. 8 sekund. Mocno. Brawo. Mamy to. Jeszcze się rozciągniemy. Super. Czujesz to? Świetnie. To jest wspaniałe uczucie. Już endorfiny buzują. Rozciągamy się. Najpierw wdech jeszcze chwilę. Uspokoimy troszkę organizm. Wdech. I wydech. Zrobimy mniejszy rozkrok. Ręce idą do góry. Wdech. I spokojny, długi wydech, ręce idą w dół. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. Długi, długi wydech. No, mamy to. Dobra.
zostajemy w lekkim rozkroku. I teraz przechyl głowę na prawe ramię i zatrzymaj. Z lewej strony powinnaś poczuć, że szyja się rozciąga. Oddychaj. Taki człowiek troszkę sponiewierany. Jak wychodzisz taka ładna z treningu, jak przyszłaś, to trening niezaliczony. Trzeba się spocić, zmęczyć. I jest komfort. Oczywiście przy takim treningu, jak my dzisiaj robimy. Każdy jest fajny. Ściągnij brodę do klatki piersiowej i zatrzymaj. Super. Oddychaj, wyrównaj sobie oddech. Zatrzymaj to przez chwilę. Daj ręce przed siebie, ale troszkę niżej niż barki. Klatka piersiowa w przód. Otwórz klatkę, zrób głęboki wdech i spokojnie zamknij wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Szybko. Buzia sama uśmiech. Wdech. I wydech. Zostaw ręce z przodu. Teraz zrób taki odmach ręki do tyłu i spójrz daleko za dłonią. Zatrzymaj to przez chwilę i powrót. I druga ręka to samo. Ręka do tyłu, patrz za kciukiem, zatrzymaj, jedna z przodu, jedna z tyłu. I powrót. Jeszcze raz, ręka w tył, skręt, czyli tak jakbyś otworzyła klatkę piersiową, tylko tak po skosie. Hop. I zatrzymaj. Super. Połóż rękę na biodro. Druga wysoko, góra skos. Ręka na wysokości ucha. Zatrzymaj to przez chwilę. I druga strona. Trzymamy, momencik, trzymamy. Super. Spróbujemy przyciągnąć kolano do klatki piersiowej. Trzeba przenieść ciężar ciała na jedną nogę. Można się przytrzymać, a może też rawiles. Podnieś kolano do góry. Oto. Jeszcze raz. Proste plecy. Świetnie. Druga noga. Równowaga. Powoli kolana do góry. Przyciągam. Łokcie szeroko. Pięknie. Super. Stań w szerszym rozkroku. Przenieś ciężar ciała na jedną nogę. Daj pupę mocno w tył. Musisz poczuć, że noga jedna się rozciąga, czyli ta prosta w kolanie, a pośladki bioderka poszły w tył. Plecy proste, głowa to jest przedłużenie kręgosłupa. I przenieś ciężar ciała teraz na drugą nogę i to samo. Zatrzymaj przez chwilę. Zostań w takim szerokim rozkroku. Luźno opuść barki. Delikatnie ugnij nogi w kolanach. Opuść głowę i opuść ręce. I zejdź w dół. Zatrzymaj. Już tutaj luźno. Nie spinaj się. Spokojnie. Teraz stopami zejdź do środka. Zostań jeszcze w pochyleniu. Nogi masz lekko ugięte. Plecy okrągłe. Trzymaj to przez chwilę. Możesz zrobić taki ruch. Raz do jednej stopy, raz do drugiej. Luźny i spokojny. Trzy. Dwa. Jeden. I powoli rolujemy kręgosłup do góry. Czyli prostujemy się. Góra, góra. Na sam koniec dopiero barki. Do góry i do tyłu obszernym ruchem. Góra, tył. Cztery.
3, 2 i 1. Brawo, mamy to. Był fajny trening, mocny. Do zobaczenia.